Zadanie ósme z matury 2011. Wyrażenie logarytm przy podstawie z czterech z liczby 2x minus 1 jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek. I cztery warunki do wyboru. Zapiszę nasz logarytm w następującej postaci. Logarytm z 2x minus 1 przy podstawie 4 równa się y. Zauważ, jak rozpatrujemy definicję logarytmu. 4 do potęgi y równa się 2x minus 1. Otóż ta wartość 2x minus 1 nie może być ujemna. Wynika to z definicji logarytmu, więc 2x minus 1 musi być większe od 0. Czyli tak naprawdę należy rozwiązać taką oto nierówność. Minus 1 przenosimy na drugą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak, dzielimy przez 2 i otrzymujemy, że x jest większy od 1 drugiej. Zaznaczamy odpowiedź B.